Dotychczas aresztowano aż 15 funkcjonariuszy, a wkrótce za kraty mogą trafić kolejni. Dlaczego przez 19 lat policja ani prokuratura nie potrafiły wskazać zabójców nastolatki? Komu zależało, żeby ta sprawa nie została nigdy wyjaśniona? Zapraszam na reportaż Anny Barańskiej-Całek i Michała Fui. Pamiętam to ja dzisiaj. Leżała. Dziwnie to wyglądało. Nie mogę sobie wyobrazić, jak ojciec takiego samego dziecka tu przychodziła do nas. Mordowa dziecko. To się nie mieści w głowie. Jaki to jest zwyrodniany. Odtworzyliśmy ostatnie chwile życia Iwony Cygan. Dlaczego choć jedna osoba nie powiedziała stop, nie możemy tego robić? Dlaczego nikt jej nie chciał darować życia? Ten brutalny mord, poprzedzony wielogodzinnymi torturami, był niewyjaśniony przez 19 lat. Widział, jak są 15 dziewczyny wyciągnęli z tego trapanta i wsadzali do samochodu. Widzieli wszystko. Dotarliśmy do nowych dowodów, które obciążają policjantów, a ci wreszcie przerywają milczenie. To jest po prostu dzisiaj zachwalające, przez kogo było to pilnowane, żeby to po prostu nie wyszło przez tyle lat. Nie było zmowy milczenia mieszkańców Szczucina. Była zmowa milczenia policjantów Szczucina. Szczucin, 19 lat po zabójstwie Iwony Cygan. W obserwowanym przez nas domu mieszka były policjant Leszek Witaszek. To jedyna do tej pory osoba skazana prawomocnym wyrokiem w sprawie śmierci 17-latki. Podczas zeznań Leszek Witaszek wskazał zabójców Iwony. Opisał też dokładny przebieg wydarzeń z nocy jej zabójstwa. Według relacji sąsiadów od wyjścia z aresztu mężczyzna prawie nie wychodzi z domu. Wie pani, coś pani powiedział? Ja nie mogę gadać, bo mi zabronili w Krakowie. A nie będę na siebie bata kręcił, bo nie zamknie, przyjedzie i zamknął, nie wiem, wszystko. To są oficerowie byli, a ja jestem zwykły sierżant. Miał pan tego wieczora patrol i nocną służbę? No i z tym miał we dwa. No i on wciąż siedzi w areszcie. Tak, bo nie chcę potwierdzić to, co jest na tych zeznaniach. Dlatego siedzi. W kwietniu 2016 roku sprawę zabójstwa Iwony Cygan przejęła prokuratura krajowa w Krakowie. To amatorskie nagranie z eksperymentu procesowego ze stycznia tego roku. Wziął w nim udział zatrzymany wcześniej policjant Leszek Witaszek. To ważny zwrot w śledztwie, po którym nastąpiła seria zatrzymań. Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszeli znajomi rodziny Cyganów, Józef K. oraz jego syn Paweł, pseudonim Młody Klapa. W areszcie przebywa też przyjaciółka Iwony, Renata D. G. Zatrzymano również 15 policjantów, którym prokuratura zarzuca mataczenie, niszczenie dowodów i przekroczenie uprawnień. Od samego początku były te wątpliwości, że policja nam no, nie pomaga. I kiedy oni wychodzili z domu, mama z tatą często mówili, że jemu nie można ufać, on coś kręci. Od samego początku, czyli już 20 lat temu, bo wiadomo, że no, oni nam nie pomagają. Po fali zatrzymań w komisariacie w Szczucinie i komendzie w Dąbrowie Tarnowskiej policjanci boją się rozmawiać z dziennikarzami. Wielokrotnie przekładają umówione spotkania. Na rozmowę decyduje się funkcjonariusz, który przez wiele lat pracował z Leszkiem Witaszkiem. Bez emocji, bez niczego. On puszczał tę głowiczkę i patrzył się tak. Leszek coś tam przewidzieć. Ja chciał na służbę. On mówi, no i patrzał, burza była, a ludzie się pochowali. Puste miasto. Nie wiem, za co kto siedzi, nie? Bo nie wiem, nie mogę się domyślać. Komendant Andrzej K***. Wtedy nie był komendantem, nie był zabójstwem. Trzecie trwa ten przed. A tak, wtedy był dyżurny.
rekonstrukcję ostatniego wieczoru życia Iwony Cygan. 13 sierpnia 1998 roku. Iwona Cygan i jej przyjaciółka Renata spacerują wokół rynku. Około godziny 22 obok dziewczyn zatrzymuje się Polonez. Za kierownicą siedzi Paweł K., znany jako Klapa. W aucie jest także jego ojciec Józef K. oraz Robert K., pseudonim Trawant. Obok stoi policyjny radiowóz, w którym Iwona widzi Leszka Witaszka. To ojciec jej koleżanki z klasy. Namówiona przez swoją przyjaciółkę i uspokojona widokiem policjantów, wsiada do Poloneza. W tym samym czasie do radiowozu podchodzi Tadeusz Draw, który jest świadkiem tej sytuacji. Obawiając się nadchodzącej burzy, prosi o podwiezienie do domu. Komu chciałabyś zadać pytanie, dlaczego zginęła Iwona? Renacie. Zadzwoniła do niej wtedy. Mimo, że Iwona nie chciała nigdzie iść, ta poprosiła ją o szybkie spotkanie. Powiedziała, że ma jej coś szybkiego do powiedzenia i zaraz wróci do domu. Dzisiaj jest oskarżona o składanie fałszywych zeznań, to kilkakrotnie. Rola w zabójstwie Iwony Cygan, Renaty G., jest o wiele większa, niż by to wynikało z kwalifikacji prawnej czynu. Czyli przeprowadzenie Iwony na rynek to nie był przypadek. Jadący z policjantami Tadeusz Drab to niezwykle ważny świadek w tej sprawie. Tej nocy pojawi się jeszcze w krytycznym momencie. Kilka miesięcy później zostanie wyłowiony martwy z Wisły. Jeśli wierzyć w wersję Leszka Witaszka, oba samochody skręcają w prawo i kierują się w stronę rzeki. Przed mostem policjanci wysadzają Tadeusza Draba i wracają do patrolowania miasta. Polonez z Iwoną Cygan jedzie w stronę hangarów w Opr. To bardzo popularne miejsce. Znane jest z suto zakrapianych alkoholem imprez, na których chętnie bawili się policjanci. W tym czasie zarządza nim Józef K., który usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zatrzymanie starego Klapy pana nie szokowało. Nie. Ale zarzuty, jakie usłyszał od prokuratora... Szokowały mnie. Te zarzuty mnie szokowały. Dobrześmy się znali. Jego córka przychodziła do Iwony, tu do nas. Tu przychodziła do nas. Już po tej zbrodni, to już właśnie bardzo często podjeżdżał pod chałupę. Po co? Doradzić się, spytać się, pomóc. On oferował swoją pomoc w śledztwie? Tak. Oferował. Był znany z takich różnych, z tym, że ma kontakty z policją i tak dalej. To dostarczył odmowiedź i informację przekazywał tamtym z Wydziału Kryminalnego. Społecznie informował policję na temat wielu ciekawych spraw o Szczucinie? Właśnie dlatego przesiadywał na komisariacie. Dlatego go nie zgieruszył. Dopiero w ostatnich miesiącach śledczy ustalili, że Iwona przed śmiercią znalazła się również w barze u Trawanta. 19 lat temu był to popularny pub z dyskoteką. Właścicielem był nieżyjący dziś Robert K., trzeci z domniemanych zabójców. To wszystko kręci się wokół znajomych, bo Trawant znał Iwonę. A nawet z tego względu, że ona odprowadzała do domu jego syna, którego przewoziła mama. Jego żona tu do nas, żeby się bawił z córką najmłodszą. Nie mogę sobie tego wyobrazić, że ten człowiek mordował moją siostrę i poszedł do domu i był normalnym ojcem. Jak on mógł z tym żyć? Jest środek wakacji. Lokal pęka w szwach. Z naszych ustaleń wynika, że mogło tam być nawet 30 osób. Świadkowie, do których dotarliśmy, mówią, że w barze pracowało tej nocy dwóch ochroniarzy i nawet trzy barmanki. Jedna z nich to ówczesna dziewczyna Pawła K. W lokalu urzędowała tak zwana grupa Austriaków, do której należał Paweł K. Byli to budowlańcy, którzy w latach 90. wyjeżdżali zarobkowo za granicę. No wiadomo, jak wypili, no to różnie mogło być, nie? No to kto z nimi będzie zaczynał, jak ich tam było przykładowo 10 czy 15, no to nikt z nim nie podskoczy. Tym bardziej, że i właściciel był bar, nie?
opór i ostry protest rozwścieczyły mężczyznę. Najpierw uderza ją w głowę twardym przedmiotem, a następnie bije i kopie. Ofiarę przytrzymują ojciec Pawła K. oraz właściciel baru. W starciu z trzema mężczyznami Iwona jest bez szans. Zdenerwowało ich to, że ona się im nie poddała. I dlatego bili ją wolno, boleśnie. Była sama wśród tłumu, bita, poniżana. Jeśli mieli ją zastraszyć, pewnie już ją wystraszyli wystarczająco. Publiczna egzekucja. Już telefony były wtedy, że nikt nie zadzwonił. Bo może by jeszcze był czas ją uratować. Nie potrafię tego wyobrazić sobie. Nie potrafię. Według naszych obliczeń mogło być tam 20, a nawet 30 osób, jak pan to ocenia. Nie chciałbym się wypowiadać co do ilości osób obecnych na miejscu. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że zostały zidentyfikowane wszystkie z imienia i nazwiska. Kilkanaście minut po północy z baru przy ulicy Piłsudskiego wychodzi trójka domniemanych oprawców Iwony Cygan. Mężczyźni wyprowadzają nieprzytomną i zakrwawioną dziewczynę do samochodu. Scenę obserwują patrolujący okolice policjanci. Ci sami, którzy wcześniej pojawili się na szczucińskim rynku. Potwierdził to w swoich zeznaniach, będący wtedy na służbie Leszek Witaszek. Polonez, w którym znajduje się Iwona, odjeżdża spod baru u Trabanta. Zaraz za nim odjeżdża też samochód marki Audi. Chwilę później do kolumny dołącza policyjny Tarpan Honker. Dlaczego policjanci nie interweniują? To ostatnia szansa na uratowanie życia Iwony Cygan. Samochód, w którym znajduje się 17-latka, dojeżdża do rynku w Szczucinie i skręca w lewo, w stronę wału nad Wisłą. Według zeznań Leszka Witaszka, drugi samochód jedzie w prawo, w stronę Tarnowa. Właśnie za tym autem ruszają policjanci. Ich decyzja wydaje się całkowicie niezrozumiała, a zeznania Leszka Witaszka przestają być wiarygodne. Skruszony policjant postanawia udzielić nam wywiadu. Czy w końcu usłyszymy prawdziwą relację z tej burzliwej nocy? Jaki ja naoczny świadek, jak ja w nocy w ogóle ani Iwony, ani nikogo nie widziałem takiego. Jestem ofiarą, pierwszą ofiarą po zatrzymaniu dostałem jakieś środki chemiczne, które zrobiły ze mnie matoła i utumaniły mnie i powtarzałem to, co prokurator mówił. Ja powtarzał, a pani ta sekretarka pisała. No. Pan, jako jeden z nielicznych, mógł temu morderstwu zapobiec. Był pan widziany w sytuacjach, kiedy sprawcy nieśli nieprzytomną, zakrwawioną Iwonę. Zeznał pan. To jest zeznanie fałszywe. Podejrzany Leszek Witaszek przyznał się do popełnionego czynu, złożył obszerne wyjaśnienia i zdradził się. Pisać to można, choć co? To pisać, choć co? Wycofuje się pan z tego wszystkiego? Z czego się wycofuje? Jest to i tylko linia obrony funkcjonariusza W, dzięki jego wyjaśnieniom i innym przeprowadzonym w związku z jego wyjaśnieniami dowodom udało się zweryfikować z pozytywnym skutkiem wiele ważnych informacji dla postępowania o istotnym znaczeniu procesowym. Wróćmy do rekonstrukcji tej nocy. Polonez z Iwoną Cygan wyjeżdża ze Szczucina i skręca w utwardzoną drogę prowadzącą do przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do momentu założenia Iwonie drutu na szyję myślę, że była przytomna, że jeszcze wiedziała. Wiedziała. Była świadoma tego, co z nią zrobiono. Już nie walczyła być może. Nie miała siły, nie miała jak. Wszystko wskazuje na to, że Iwona przed śmiercią była przetrzymywana w hangarze WOPR. W jej organizmie znaleziono bowiem związki chemiczne charakterystyczne dla miejsc, w których używa się farb i lakierów. Miejsce odnalezienia ciała Iwony Cygan oddalone jest zaledwie 200 metrów od hangarów. Czy zabójcy zamierzali wyrzucić nieprzytomną dziewczynę do Wisły, ale przestraszyli się nocujących nad rzeką wędkarzy? Dlaczego znaleźli się przy wale rzeki w pobliżu wioski? Wszystko wskazuje na to, że działali chaotycznie. Przedmioty wykorzystane
sprawy do małżeństwa, które jako pierwsze dowiedziało się o śmierci dziewczyny. W noc zabójstwa pojawił się u nich naoczny świadek. Ten chłop przyszedł do nas w nocy, no to mówił, że cyganionka nie żyje i tyle. Ani my się nie pytali, jak zginęła, gdzie zginęła, co. Dopiero na drugi dzień my się dowiedzieli. A dlaczego on tutaj przyszedł do pani Okrowskiej? Wody się napić. A państwo znacie tą rodzinę cyganów? Znam cyganów, tak to znam. No bo to też rodzina, tu z kościoła, to. Ale myślała pani, żeby do niego zadzwonić? Nic, ani nawet, no nikt mi nawet nikomu, ani nawet tam, ani się nikt nie dopytywał, ani nic, no. To jest dziwne, że do pani akurat przyszedł. No. Napić się wody w środku burzy? No już były po burzy. Wiedziała pani, że byli tacy świadkowie? Ja nie słyszałam przez 10 lat prowadzenia sprawy przez Szczucinem Radę Tarnowską o tym, że istnieją tacy, o tych ludziach, o tym, że ktoś przyszedł na oto, o tym, że ktoś powiedział, że Iwona nie żyje i tak dalej. To jest ważny świadek? To naoczny świadek. Ta osoba, która to widziała, nie miała do kogo iść, ponieważ tam w noc zabójstwa był radiowóz policyjny. Tam na Wale? Tak powiedział. Do tej pory w śledztwie zakładano, że na miejscu zbrodni było tylko jedno auto, Polonez. Czy to możliwe, że byli tam również policjanci? Czy dlatego Leszek Witaszek, mimo prawomocnego wyroku, wciąż mataczy w tej sprawie? Ale ta relacja oznaczałaby, że policjanci brali czynny udział w morderstwie. To mam nadzieję, że się wszyscy dowiemy wkrótce, jaka była ich rola w tym wszystkim. Byłem policjantem w patrolówki, a nie z wydziału kryminalnego. Patrolówki, która akurat była dziwnym trafem w miejscach. No, pecha miałem, właśnie miałem pecha. W których Iwona tej nocy przebywała. No, miałem pecha, no. Po prostu miałem pecha. Ja myślę, że to coś więcej niż nic więcej. Organy ścigania wiedzą o zabójstwie Iwony Cygan, jak również o osobach, które w tej sprawie z tą sprawą miały związek. Organy ścigania tą wiedzę miały wiele godzin wcześniej, niż to formalnie zostało zgłoszone. Czyli kiedy pan Mieczysław Cygan przyjeżdża zgłosić zaginięcie córki, policjanci już wiedzą, że ona nie żyje? Oczywiście. Zapraszam po przerwie. Ta przerwa to czas na rozmowę w naszym studiu. Juliusz Kaszyński, witam i zapraszam na program Superwizjer Studio. Reportaż powróci za kilka minut wcześniej. Chwila naszej dyskusji. W naszym studiu goście pan inspektor Marek Dyjasz, były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Robert Zieliński, dziennikarz śledczy portalu TVN24.pl i autor tego reportażu Michał Fuja. 13 sierpnia 98 roku to jest ten dzień, kiedy Iwona umiera. Grudzień 2016 roku to są pierwsze zatrzymania. Co się wydarzyło takiego, że po prawie 20 latach ta sprawa jednak ruszyła? No rzeczywiście można mówić o przełomie, ale tych przełomów myślę, że w ostatnich latach było więcej, tylko były one w jakiś sposób hamowane. Ten ostatni rok to byli nowi świadkowie, którzy się pojawili. Przez wiele lat prokuratura namawiała rodzinę, żeby nie kontaktowała się z mediami, co z naszej perspektywy jest oczywiście błędem. Natomiast dopiero jakieś wzmianki w mediach, dopiero artykuły, kolejne materiały spowodowały, że część świadków zdecydowała się mówić. To są ludzie, którzy zgłosili się z zagranicy, to są ludzie, którzy wyjechali ze Szczucina, nabrali trochę dystansu i nagle okazało się, że można tą sprawę prowadzić normalnie. Przede wszystkim jeszcze wydarzyła się jedna rzecz, czyli sprawą od marca 2016 roku zajęła się Prokuratura Krajowa w Krakowie. Od tego czasu aresztowano pierwszych policjantów. Zeznania pierwszego policjanta, tego, o którym mówimy w reportażu, pozwoliły na zatrzymanie kolejnych. I to już poszło lawinowo. Panie Marku, w tej sprawie mamy kilkunastu, prawie 20 podejrzanych policjantów. Część z nich ma zarzuty, część jest w areszcie. To jest sprawa chyba bez precedensu w historii polskiej policji, prawda? No dla mnie jako byłego policjanta jest to szok. Ja nie pamiętam takiej sprawy, żeby aż tylu policjantów było uwikłanych w zdarzenie kryminalne w sposób pośredni albo bezpośredni. Na pewno tutaj prokuratura, mam nadzieję, że dołoży wszelkich starań w wyjaśnienie kwestii udziału policjantów w poszczególnych fazach prowadzenia postępowania przygotowawczego. Dlaczego aż tyle czasu trzeba
Ale jak się słucha tego wszystkiego i widzi tą rekonstrukcję, którą autorzy tego reportażu zrobili, to każdemu z nas na myśl przychodzi jedna rzecz. To był funkcjonariusz na służbie, który widział bądź miał szansę zobaczyć podejrzane rzeczy i jego naturalnym odruchem powinno być reagowanie, a jeśli zobaczył, że gdzieś na drodze jego, tej pierwszej służbowej, jest problem, no to on go omija i idzie do swoich zwierzchników. I myślę, że właśnie to widzieli mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości. Wiedzieli o tym przez całe lata i o tym braku reakcji miejscowej policji i to tłumaczy... Reakcja jest radna w każdej sprawie, więc tutaj też? Tak. Bardziej w ten sposób, że w tej konkretnej sprawie, w tej konkretnej zbrodni policjanci byli bezradni, jakby ich coś hamowało. Widzieli to mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości i dlatego tyle lat cała sprawa była zapieczętowana tajemnicą, która bali się naruszyć, którą bali się naruszyć mieszkańcy. Ale ja bym tego nie nazwał bezradnością, bo też tak na początku myśleliśmy, że to są jakieś niedociągnięcia, jakieś takie formalne uchybienia, które tych... Rzadko zdarza się taka sprawa, więc mogli się pomylić. Dokładnie, ale kiedy zaczęliśmy wnikać w to miasteczko, w te historie, które tam krążą, to okazuje się, że jeden ze sprawców potrafił namówić policjantów, żeby ci udostępnili mu mundur i pozwolili mu na łapanie samochodów, wlepianie mandatów. Te relacje między policjantami a tą grupą były tak bliskie, że to nie było problemem. Panie Marku, jak to się tworzy? Jak to jest możliwe, że ktoś ma takie... Ja rozumiem małe miasteczko, może się znają ze szkoły, może są nawet rodziną, ale no jednak są pewne granice i jakaś odpowiedzialność służbowa. Jak się tworzą takie relacje? Że potem z nich się nie da być. No, tworzą się bardzo prosto, poprzez układ zależności, tak jak w niektórych sprawach, czy w niektórych zdarzeniach okazywało się, że błahy powód powodował, że pomiędzy sprawcą a wymiarem sprawiedliwości, policjantem, prokuratorem, tworzyła się jakaś nic porozumienia, która powodowała później, że śledztwo czy postępowanie przygotowawcze całkiem na boczne tory było popychane, przepychane, wręcz torpedowane. Tutaj w tym przypadku policjanci jako ci, którzy byli służbowo przygotowani do tego, żeby rozpytywać świadków, ustalać świadków, powinni jednak te osoby, to społeczeństwo tego miasteczka jednak może nie przymusić, zdopingować do tego, żeby te informacje do nich przechodziły. Tylko, że jak ludzie widzieli, że sprawa od początku do końca idzie w złym kierunku, to po prostu się bali albo nie chcieli w tym uczestniczyć. No właśnie, to policjant powinien w jakiś sposób zagwarantować i bezpieczeństwo tym ludziom, którzy chcieli zeznawać i jednocześnie dotrzeć do nich, że warto jest powiedzieć, bo zbrodnia czy przestępstwo powinno znaleźć swój finał w sądzie i tutaj żadnych obaw ze strony nawet przestępców, czy jednego przestępcy, a tutaj jak na tym materiale filmowym było widać, nie był to rasowy, czy nie była to grupa rasowych przestępców, nie była to grupa zorganizowana przestępcza, silna, tak jak to się pisało w latach 90. czy początek 2000. I naprawdę nie było się czego obawiać. Okazało się jednak, że mieli na tyle duży wpływ na policjantów i na okolicznych mieszkańców, że ta sprawa czekała na rozwiązanie właśnie tyle lat. Ale kim jest ojciec i syn? Czy to są właśnie gangsterzy? Czy to są lokalni bonzowie? Czy to są ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo wpływów? Jaka siła jest tych ludzi? Można też ich tak oceniać jako gangsterów, bo tam nie widzieliśmy pistoletów, nie widzieliśmy tych atrybutów typowych gangsterów. Ale młody Klapa, czyli ten należący do grupy Austriaków, wyjeżdżał za granicę, wracał z pieniędzmi. Pojawiły się plotki, że tam gdzieś handel ludźmi w tle się przewijał, gdzieś narkotyki. Więc on wracał z pieniędzmi i był kimś, był królem. Ojciec był ormowiec, czyli dużo różnych zależności? Był ormowiec to jest jedno, ale on też był woprowcem. Ten komisariat Wopru to był komisariat przy komisariacie policji, więc to były tak bliskie zależności, że oni tam koegzystowali jak w jakiejś symbiozie. I byli w stanie to miasteczko zastraszyć, bo to nie tylko, zobaczcie panowie, to nie tylko rzecz polega na tym, że ci policjanci, te postępowania policyjne słabo działają, także prokuratorskie, o których będziemy, mam nadzieję, za chwilę mówić też, ale też ludzie. Ta pani, która mówi, że nie, ja się nie interesowałam, to znałam tą dziewczynę, ale nie miałam takiego odruchu, żeby zadzwonić. To jest przerażające, że dowiadujesz się, że zginęła córka sąsiada i nic nie robisz. Właśnie tutaj ludzie wycofali się w milczenie. To milczenie trwało lat kilkanaście i
wiązało. Nie wraca pani od razu nie już granicą. Od razu nie reaguje. Tak, także, ale to też nie jest powiedziane, że ona mi powiedziała prawdę, bo ona mogła zareagować, mogła się dowiedzieć, ale w pewnym momencie, kiedy giną kolejne osoby, o czym będzie za chwilę, uznała, że lepiej nie mówić, bo policjanci, którzy się tą sprawą opiekują, a jak słyszeliśmy przed chwilą, wiedzieli od rana, ojciec Iwony przychodzi do komisariatu o 9 rano, potem jest zgłoszenie, policjanci nadal udają zaskoczonych, oni zajmują się tą sprawą dopiero po zgłoszeniu o 14.30, a wcześniej jest zebranie, jest rozdzielenie obowiązków i policjanci wiedzą od rana, co się wydarzyło. Za chwilę wrócimy do naszej dyskusji i teraz wracamy do reportażu, bo właśnie w tym reportażu i w tej drugiej części pokażemy państwu te zależności, jak silne one były pomiędzy policjantami a sprawcami tej zbrodni, ale także jak wiele innych śmierci nastąpiło, które bez wątpienia mają związek z tą sprawą. Jak ustalili reporterzy superwizjera, szczucińscy policjanci już od rana następnego dnia mieli pełną wiedzę na temat morderstwa Iwony Cygan. Tymczasem oficjalnie działania zaczęli znacznie później, około godziny 14. To wtedy zwłoki Iwony znalazł miejscowy rolnik. Ciało leżało tu przy tej ścieżce, wyprostowane, ułożone tak jak do zdjęcia. Gdzie pani? Bo człowiek w łagonie to leży w różnej pozycji. A to leżała sobie twarzą do trawy, wyprostowana, wszystko obnażona tam, spodnie do połowy uciągnięte. O, tu było wydeptane ktoś i to nie jedna osoba, bo jedna osoba by tak nie zrobiła, tylko było więcej osób. Ubite to wszystko. Iwona Cygan miała dwukrotnie złamaną żuchwę, siniaki na twarzy, klatce piersiowej, wiele śladów po uderzeniach w głowę. Sprawcy ogolili jej włosy. Dopiero teraz biegli uznali, że były to wielogodzinne tortury. Wszystkie ciosy zadawano Iwonie, kiedy jeszcze żyła. Pamiętam to jak dzisiaj. Jak leżała. Na brzuchu leżała. Gdyby ją tam mordowali, byłaby krew. Tam grama krwi nie było. Na pewno był jakiś plac po krwi. Pierwsze, drugie, że miała buty czyściutkie. Nikt nie wpadł na taki drog, że ona tam została przewidziana już. A nie uciekała. Analizując kolejne godziny po zabójstwie, nabieramy pewności, że skruszony policjant Leszek Witaszek kłamie. Około godziny 9 rano Mieczysław Cygan próbuje zgłosić zaginięcie córki. Wcześniej przywozi do domu przyjaciółkę Iwony, Renatę, której zachowanie wydaje mu się podejrzane. Kiedy dojeżdżają na komisariat, w drzwiach czeka na niego Leszek Witaszek. W jakim celu został na kolejną zmianę? Kto zatwierdził taką decyzję szeregowego policjanta? Ja go tu przywiozłem i przyjechał tu do nas, do domu. Chciał z Renatą pogadać. No to kazał nam wyjść, on sam w pokoju tam poszedł pogadać. A co rozmawiali? Nie mam zielonego pojęcia. Pamiętam doskonale, jak dziś ja sobie na ławeczce koło domu w momencie, kiedy moja mama niemal chodziła na czworakach i płakała i prosiła o pomoc, powiedział, że proszę się nie martwić, na pewno wszystko będzie dobrze i ona na pewno teraz wróci. Jest praktycznie niemożliwe, żeby zwykły posterunkowy, pełniący tej nocy służbę patrolową, był w stanie kierować śledztwo na fałszywe tropy. Tym bardziej, że tak poważną sprawę od początku przejęła Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Wieloletni policjant z tej jednostki zwraca naszą uwagę na postać Bogusława P. To były szef Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego tej komendy. Prywatnie to szwagier Leszka Witaszka. Od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Był komendant Ulubęca, prawda? Tak naprawdę to oni rządzili jednostką. To rozdało kartę. Przeczytam panu zeznanie jednego z policjantów. Nie pisałem z tego żadnych notatek do sprawy,
ponieważ o tym, kto miał zabić Iwonę Cygan, wiedzieli praktycznie wszyscy w Szczucinie, łącznie z policją. Stąd uznałem, że nie ma co o takich rzeczach pisać. To było standardowe podejście policji w tamtym czasie. Wszyscy rzeczywiście wiedzieli o tym, kto zabił Iwonę? Proszę pana, wtedy z kim miałem się dzielić? Na pewno nie. Budował taki krąg wpływów wokół siebie. Wszędzie gdzieś chciał mieć swoje macki. Nie myślałem, że trapa stary, który się okazał był taką szalenie intencją w Szczucinie. Jak na słabości tych pojęciach. I te słabości by korzystał. Bo na przykład miał, powiem, że miał słabość do alkoholu, do dziewczyny, jak wygrał, i do pięknych roślin. Dlatego miał szkółkę z roślinkami rodowymi. Idziemy do domu Bogusława P. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że właśnie na jego polecenie uszkodzono zabezpieczony na miejscu zbrodni materiał DNA, należący prawdopodobnie do zabójcy. Bogusław P. miał też zlecić jednemu z policjantów odebranie od rodziny Cyganów ubrań, które miała na sobie nastolatka w dniu zabójstwa. To kolejny zniszczony dowód w tej sprawie. To właśnie Bogusław P. typowany jest na autora wysyłanych przez lata anonimów. Mógł nimi z łatwością wpływać na bieg śledztwa. Założyli, że mój mąż jest winny, tak? Chcieli to zrobić jakimś mafiozem, no to po prostu jestem przerażona, nawet jak mówię o tym, to po prostu aż mi chyba skóra gdzieś. Mój mąż po prostu kocha swoją pracę. Poświęcił jej wszystko. Chcieli wpłacić kaucję za to. Policjanty bardzo po nas jechali. Bardzo jechali po nas. Bogusław? Tak. To on tak jeździł po nas. Krzyczał nad nami. No. A to było parę miesięcy po śmierci Iwony. Ale dlaczego krzyczał? Z jakiego powodu? Nie wiem. Po prostu nas chciał wystraszyć, żebyśmy nie deptali tam po tych korytarzach policyjnych. Rodziny obu policjantów zamieszanych w utrudnianie śledztwa usilnie próbują przedstawić nam nieprawdziwy obraz zamordowanej nastolatki. Dlaczego jest ona nic? Nic o nich pisze w żadnych mediach, nic nie mówi. Tak robią ją w moim odczuciu z innym świętem. Tak, rzeczywiście właśnie święto. Wie pan, dlaczego sprawa jest sprawy tego? No jeśli w tą wersję, że ona po prostu lubiła towarzystwo. Ona była z tego znana, że przychodziła nawet bez pieniędzy do tego zajazdu i no naciągała się za panu po prostu na dzień. No, pani Iwona. Tak, ja się nazywam. No właśnie, to jaka to była dziewczyna? Ona się zepsuła. Więc moim zdaniem jest wina rodziców. Tak jak to ja mam mówię, że mam dla mnie jest jasne w tym momencie, z kim mamy do czynienia. Z ludźmi kompletnie pozbawionymi człowieczeństwa. Trudno też nam było inaczej pokazać, z czym się państwo musicie mierzyć. Niebywałe. O determinacji i bezkarności osób zamieszanych w tuszowanie morderstwa nastolatki świadczą kolejne tajemnicze zgony w Szczucinie. To wideo z ekshumacji Tadeusza Draba. Był on ważnym świadkiem wydarzeń ze szczucińskiego rynku. Mężczyznę wyłowiono z Wisły kilka miesięcy po śmierci Iwony Cygan. Mimo wyraźnych przesłanek, że doszło do morderstwa, policja uznała, że był to nieszczęśliwy wypadek. Tadeusz Drab wiedział, kto zamordował Iwonę Cygan. Znał sprawców, jak również przebieg zdarzeń związanych z zabójstwem Iwony. Według naszych ustaleń to policjant Leszek Witaszek odwiózł Tadeusza Draba na oficjalne przesłuchanie. Wcześniej upił go w sklepie swojej żony i przeprowadził z nim rozmowę. Od tego momentu Drab zeznawał, że nic nie wie. Nie budzi naszej najmniejszej wątpliwości, że Tadeusz Drab został zamordowany. W roku 2012 ze służbowej broni zastrzelił się Andrzej J., jeden z niewielu policjantów, któremu ufała rodzina Cyganów. W październiku, kilkaset metrów od spalonego samochodu, znaleziony zostaje skonfliktowany z Józefem K. Wojciech Sołtys. Jednak najbardziej bulwersująca jest śmierć Marka
dziwne miejsce. Tyle śmierci, tyle niewyjaśnionych śmierci. Tutaj każdy coś wie, każdy coś mówi, ale jeśli przyjdzie, to dlaczego to się każdy wycofuje? Po prostu z tego, co powiedział wcześniej. Zabójcy są już tam, gdzie jest ich miejsce. A ci ludzie nadal się czegoś boją, nadal kłamią. Mamy się przygotować na szoki, na najgorsze. Że jeszcze wiele przed nami. To może być najgorsze, kiedy już zatrzymano 18 osób. Może tych osób jest zdecydowanie więcej. I powraca to pytanie, jak to możliwe, że jest tyle zagadkowych śmierci, że jest śmierć młodej dziewczyny, że wszyscy w miasteczku wiedzą, wiedzą też policjanci i sprawa stoi, panie Marku. No spod zdarzeń, które następowały po zabójstwie Iwony Cygan, mogły w społeczeństwie tego miasteczka wywołać takie przeczucie, że nie warto się w to mieszać, bo jeżeli cokolwiek powiem, może mi się stać coś złego. Tutaj no niestety ewidentnie policja nie dopełniła swoich obowiązków, czyli nie zapewniła dopływu informacji sobie na tyle skutecznie, żeby mieć tą sprawę od początku do końca w bardzo szybkim czasie rozwikłaną. No, ale też dała się uwikłać ta policja. Dała się uwikłać i to społeczeństwo też najprawdopodobniej wiedziało, bo widziało pewne zdarzenia, o których tutaj było w materiale filmowym pokazane, że osoby, które stały za zabójstwem tej młodej dziewczyny, grają w jednej drużynie z policjantami. To spowodowało najprawdopodobniej, że ci, którzy wiedzieli, zdecydowanie od tej sprawy się odżegnywali. Tutaj jeszcze jeden element chyba też zagrał takiej świadomości ludzi, że sama Iwona sobie jest winna, bo sama tam chodziła. Uważam, to jest... Informacji. No właśnie, to, ja to ktoś się, musiał... Mamy w mentalności coś takiego, że ktoś musiał takie informacje rozprzestrzenić w świadomości tych ludzi, że część odpowiedzialności za to, co się stało, rzucają na samą rodzinę. Pamiętajmy, że to są policjanci, którzy pracowali jeszcze w poprzednim ustroju. Dezinformacja jest im dobrze znana, przynajmniej Bogusławowi P., o którym tutaj mówiliśmy. No tak, ale to wie pan co... Od początku w tej sprawie pojawiały się anonimy. Początkowo mieli to być sataniści, którzy byli odpowiedzialni za śmierć Iwony. Później aresztowano niewinnych ludzi, bo tam o tym tego oczywiście nie zmieściliśmy w materiale, ale były młode osoby ze Szczucina, które odznaczały się wyglądem jakimś rokowym i poszły do aresztu, bo pojawiły się anonimy, które sugerowały, że to są oni. Czy pchano to śledztwo w kierunku innym niż powinno to... Ale przecież ktoś się na to zgadzał. Mamy nad tym jeszcze prokuraturę. I to pytanie, jak zachowywała się prokuratura, to jeden wątek, a drugi wątek, jak daleko sięgały te powiązania, bo tu tylko fragment zobaczyliśmy tych powiązań rodzinnych, tak? W materiale pojawia się pewien znak zapytania, że nie jest to koniec zatrzymań i nie wszystkie tajemnice tej sprawy być może zostały jeszcze wyświetlone, a 18 osób to nie wszystkie, które miały związek z tą zbrodnią i milczeniem, która wokół niej panowała przez te wszystkie lata. I wydaje mi się, że to jest kwestia dziś, aby wyjaśnić rolę prokuratury w tym wszystkim, dlatego że śledztwo o zabójstwo nigdy nie jest wyłącznie powierzone policji. To są działania, które nadzoruje prokurator przez te lata. Kilku różnych prokuratorów, którzy nie zauważyli tego wszystkiego, co w tej niewielkiej społeczności się dzieje, nie zauważyli tych wszystkich błędów i być może to jest jeszcze element, który nas będzie szokował. Co możemy o tym powiedzieć? To jest też coś, nad czym my się zastanawialiśmy za nią, bo na pewno nie jest tak, że jacyś policjanci szeregowi potrafią zakłamać informacje, zatrzymać je na pewnym stopniu. Zastanawialiśmy się, do którego momentu to dochodziło, bo prokurator te sprawy umarzał. Zarówno sprawę Iwony Cygan, ona została umorzona po roku, mimo wielu świadków przesłuchanych. Potem umorzył sprawę Tadeusza Draba, potem kolejne zabójstwa. I powtarzam, to nie są decyzje, które podejmuje policja. Tak. To są decyzje, pod którymi musi się podpisać przeanalizować.
zobacz je wcześniej. Widzieliście panowie zdjęcia tego Marka Zapeli, który w płocie utknął. Policjant, prokurator uznał, że to jest nieszczęśliwy wypadek i tam nie ma udziału osób trzecich. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś potrafi podnieść samodzielnie dwa betonowe przęsła, wsadzić tam głowę i jeszcze to opuścić na siebie. Panie Marku, czyli to by wskazywało na to, że tam jeszcze wyżej w prokuraturze te matki przypuszczam, że ilość tych zatrzymanych i w tej chwili podejrzanych i skazanych wzrośnie. Ja nie będę się wypowiadał tutaj na temat prokuratorów, którzy nadzorowali te postępowania na poszczególnych, w poszczególnych etapach. Natomiast powiem jedno, no jest, było to śledztwo na pewno w każdym calu. Niektóre czynności w śledztwie są tylko i wyłącznie zastrzeżone dla prokuratora. Dlaczego pewnych czynności nie wykonano? Dlaczego tak się to potoczyło? Myślę, że tutaj prokuratura też będzie miała wiele do wyjaśnienia w swoim zakresie, bo no nie wszystko, tak jak pan redaktor powiedział, policjant jest w stanie zatuszować, ukryć, bo wcześniej czy później tak to dojdzie. Zresztą prokurator też może przesłuchiwać świadków w każdej fazie i też uzyskiwać informacje. Dlaczego tego nie robiono, dlaczego do tego nie doprowadzono? Myślę, że na te pytania odpowiedzi usłyszymy i ilość tych podejrzanych niestety w moim przekonaniu będzie dużo, dużo wyższa. Tu jest jeszcze jeden wątek, o którym gdzieś tam rozmawialiśmy. To są policjanci z archiwum X. Oni się w pewnym momencie zainteresowali tą sprawą i też przerwali, tak? Zostali wyłączeni z tej sprawy. Też nie wiadomo dlaczego, kto o tym zdecydował. Znaczy, wiemy, że zdecydował sąd w Tarnowie, natomiast na jakiej podstawie, to nie jest do końca jasne. Kiedy oni zainteresowali się mocniej tą sprawą już w 2009 roku, oni mieli gotowe wnioski aresztowe. Ci domniemani sprawcy, może jeszcze nie ci policjanci, ale ci domniemani sprawcy byli na widelcu już 8 lat temu. Natomiast policjanci zostali odsunięci i o sprawie zapomniano i tylko upór rodziny, to, że pisali upornie, mimo odmów, kolejne wnioski doprowadziły do tego, że w 2012 ta sprawa wróciła do prokuratury. Jak? Proszę. To znaczy, ja bym tutaj ostrożny był w tym zakresie. Być może wówczas nie było na tyle mocnych materiałów, żeby prokurator mógł postawić zarzuty. Być może niektóre rzeczy trzeba było jeszcze podpracować, pomimo tego, że zostały czynności na przykład umorzone albo formalnie zakończone, to nie zamyka ścieżki wykonywania czynności tak zwanych operacyjnych, o których prokurator nie musi wiedzieć, a które toczą się swoim takim niepisanym scenariuszem przed opinią publiczną. Tutaj byłbym ostrożny, że akurat poprzednicy z archiwum X, którzy prowadzili tą sprawę, czy próbowali rozwikłać w jakiś sposób, no, nie dopełnili swoich obowiązków albo no, coś jest na rzeczy. Mam nadzieję, że to zostanie tak również wyjaśnione. Michale, dlaczego tak naprawdę zginęła Iwona? Przecież początek tej historii to jest jakieś koiskie, męskie zaloty po alkoholu prawdopodobnie w tym barze. Tak, i ten motyw taki w skali mikro, czyli patrząc wąskim kadrem, no to jest rzeczywiście prawdopodobnie oczywiście odmowa współżycia seksualnego. Tak. Ale my w to nie do końca wierzymy, bo ta grupa i to, jak oni działali, to, że wywozili dziewczyny do Austrii, jeszcze na ten momencie, w tym momencie nie wiemy w jakim celu, natomiast pojawiły się plotki o tym, że to były również wywożone dziewczyny, były w celach takich towarzyskich typowo. Każe myśleć jednak o tej sprawie trochę inaczej, że być może jest coś, o czym jeszcze nie wiemy, o czym prokuratura nie ma. Ale uprowadzenia nawet, co wydaje się w ogóle nienormalne, bo przecież tam w tym barze jest 30 osób, nikt nie reaguje, to jest kolejna kwestia społeczna już. No ale od porwania do zamordowania, tam uczestniczą ludzie, którzy mają rodziny, którzy normalnie funkcjonują, to nie są jacyś zwyrodnialcy z wyrokami, którzy właśnie wyszli dzięki amnestii. Jak to jest możliwe, że ludzie robią coś takiego? Trudno mi powiedzieć. Bardzo usilnie próbuje się zrobić z Iwony osobę, która po tych knajpach krążyła. Ale to nie jest powód, kreślam, że żeby zabić człowieka. Nie znaleziono ani grama alkoholu, ani środków odurzających, nic. Ona po prostu była w lokalu gastronomicznym, który tak wtedy był nazywany, tam spędzała czas. To, że trafiła w to nieodpowiednie towarzystwo, to też nie był przypadek. Pozostała tam przyprowadzona, jak już dzisiaj wiemy, przez koleżankę. I albo zwabiona. To jest też pewne, że przez około 2 godziny ta koleżanka krążyła z nią wokół rynku, czekając na tych domniemanych sprawców.
Ja myślę, że koleżanka Iwony dużo więcej wie niż przekazuje policji czy prokuraturze. Kluczem do rozwiązania motywu, bo jak na razie to mówimy, obracamy się w sferze takich domysłów, bo najprawdopodobniej był to impuls w tym barze, złość człowieka, który starał się właśnie na Iwonie wyżyć swoją agresję. I za daleko to poszło. Potem robi się jakieś takie potworne domino? I potem, tak, następuje dalsza, jakaś niepisana ta płaszczyzna przestępczości, już tej twardej, zakończona zabójstwem. Nie przypuszczam, żeby to było planowane wcześniej, takie postępowanie. To się wymknęło spod kontroli tych, którzy w tym barze byli, tych, którzy w tym uczestniczyli. No i później próbowano to jakoś... Ale coś zaplanowane było, bo nieprzypadkowo ten samochód się tam zjawił, nieprzypadkowo Iwona miała być wprowadzona do niego. Może nie było planowane morderstwo, natomiast dlatego kluczem do zaplanowane zdecydowanie wcześniej. Dlatego kluczem do odpowiedzi na te wszystkie pytania będzie jak oskarżenia, które ja